witajcie na największych targach motoryzacyjnych w Paryżu. Jesteśmy tutaj specjalnie dla Was, aby pokazać Wam nową generację Hondy Civic. To już 10. generacja, która wejdzie do sprzedaży w Europie w marcu 2017 roku. My pokażemy Wam już teraz, czyli w październiku. Jak wygląda? Czy warto na nią czekać? Krzysztof Dobrzański wraz z ekipą Honda Plaza wita w Paryżu. Obecnie sprzedawana Honda Civic 9. generacji była rozwinięciem 8. generacji, potocznie nazywanej UFO. Czy Honda poszła dalej w tym kierunku? Nie, bo co by musiała pokazać, żeby znowu zaskoczyć i zszokować użytkowników odważną stylistyką. Całkowicie przeprojektowano samochód, a stylistyka obecnie jest bardzo dojrzała. Mi osobiście strasznie się samochód podoba i widać, że szybko nam się nie znudzi. Zmieniła się całkowicie stylistyka, jak to w nowym modelu, ale nowe są także silniki. Zacznijmy od nich. Mamy dwie jednostki benzynowe. Pierwsza, jest to jednolitrowy, turbodoładowany silnik trzycylindrowy. Dodatkowo ma tutaj zmienne fazy rozrządu. Pamiętacie, w poprzednich generacjach silniki benzynowe były wolnosące, również ze zmiennymi fazami rozrządu. Tutaj Honda postawiła na turbo. To jest przyszłość, która nie ominie żadnej marki, jeżeli tutaj mówimy o ekologii. Musimy mówić o downsizingu. I z tego 1 litra wyciągnięto aż 127 koni mechanicznych. Nowa jednostka benzynowa będzie współpracowała z sześciobiegową manualną skrzynią biegów oraz ze skrzynią automatyczną CVT. Drugi silnik, to jest także nowość, o pojemności 1,5 litra. Tutaj także mamy turbo doładowanie i 4 cylindry. Zmienne fazy rozrządu sprawiają dodatkowo, że mamy 180 koni mocy. Tutaj także wybierzemy skrzynię manualną sześciobiegową albo automatyczną CVT. W późniejszym czasie ma dodatkowo trafić do oferty silnik turbo doładowany diesla o pojemności 1,6 litra. Nie znamy jego dokładnej mocy. Chodzą słuchy, że będzie współpracował także z automatyczną 9-stopniową przekładnią. Bardzo czekamy także na ten silnik. Będzie to fajne połączenie ekonomicznego silnika i fajna gama nowych benzynowych silników. Turbo w silnikach benzynowych w Hondzie to nowość. Zapoczątkował nowy silnik z turbo właśnie Civic Typer, który ma 310 koni. Turbina w nowym Civicu ma się charakteryzować małą bezwładnością. Osiągnięto to dzięki małym rozmiarom i zmiennej geometrii turbiny, co jest nadal rzadkością, jeżeli chodzi o uturbione benzyny. Nowa Civic rośnie. Mimo że jest niższa o 2 cm od poprzedniej generacji, to jest szersza o 3 cm i dłuższa aż o 13 cm. Musi to zaowocować tym, że będziemy mieli więcej przestrzeni na nogi, głowę, co oczywiście sprawdzimy. Duży będzie także bagażnik, o którym za chwilkę Wam opowiem. Powiedziałem Wam, że nowa Honda Civic jest dłuższa. Duży powinien być także bagażnik i właśnie tak jest. Pojemność 477 litrów, o litr więcej niż poprzedniej generacji, a już tam był rekord. Dodatkowo widzę tutaj już od razu nowość. Mamy roletę wysuwaną z boku. Fotele oczywiście też możemy sobie złożyć na płasko. Schowek pod podłogą bagażnika nie jest już tak pokaźny jak poprzedniej generacji. Zmieści się tutaj albo koło dojazdowe, albo właśnie taka przegródka, gdzie możemy jakieś małe przedmioty przewieźć. Skąd taki zabieg, że schowek zmniejszono? W poprzedniej generacji była belka tylna, w tej chwili jest zawieszenie wielowahaczowe. Ja uważam to za plus. Na targach przedstawiona jest wersja Sport Plus. Ciekawe, co się kryje pod tą nazwą Plus, jakie ona ma dodatkowe wyposażenie, ale wersja Sport wygląda naprawdę okazale. Światła w technologii LED, spryskiwacze już nie są chowane, tylko są na stałe wmontowane w zderzak. Dodatkowo czujniki parkowania przednie, czteropunktowe, światła przeciwmgielne. Fajna taka listwa na dole zderzaka. Mamy żółte światło konturowe, co też jest specyficzne dla tego samochodu. Nowy wzór felg aluminiowych, 17 cali, podobnie jak w poprzedniej generacji. Błotniki nie są już plastikowe, są one w kolorze nadwozia. Próg zabezpiecza nam czarna listwa, która dodaje sportowego charakteru. Patrząc na klamkę, od razu wiemy, że jest to system bezkluczykowy. Wystarczy włożyć dłoń, żeby otworzyć samochód i użyć tego przycisku, aby go zamknąć. Tego typu rozwiązania była w najdroższej wersji Executive, tutaj jest ono już w sporcie. Tak samo jak szklany panoramiczny dach, który także jest tutaj, widzę, w standardzie. I zobaczcie, nie ma już tylnej klamki w tylnych drzwiach, jest ona już standardowa. Te drzwi są dosyć długie. Dłuższy tył, światła tylne w technologii oczywiście LED, tylne czujniki parkowania i zobaczcie na wydech. Jest on w tej chwili centralnie umieszczony,
W innych wersjach prawdopodobnie będzie po lewej i po prawej stronie. W Typerze też będzie najprawdopodobniej centralnie umieszczony. Tył jest bardzo atrakcyjny. Jeżeli chodzi o spoilery, nadal został spoiler dzielący nam tylną szybę. Podejrzewam, że będzie przez niego dużo lepsza widoczność, dlatego że jest niżej niż w poprzednim modelu. Jednocześnie zastosowano spoiler także górny. Wygląda to bardzo dobrze. Gdy wsiedliśmy do środka nowego Civica, a było ciężko, bo zainteresowanie jest duże tym modelem, zauważyłem, że nie jest to szklany panoramiczny dach, tylko jest to szyberdach z możliwością odsunięcia lub uchylenia. Materiały w całym samochodzie naprawdę są bardzo przyjemne w dotyku. Całkowicie inna kierownica, przekonstruowana deska rozdzielcza, która w tej chwili jest tak jakby dużym wyświetlaczem. Obrotomierz cyfrowo, ale jakby analogowy. Prędkościomierz w środku wyświetlany jest cyfrowo. Samochód ten wyposażony jest w system ADAS, czyli zbiór systemów poprawiających bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o jakość wykończenia i zastosowanych materiałów, poczyniono naprawdę duży krok naprzód. Nowy system Connect będzie współpracował z systemami Apple Car, Play i Android Auto. Użytkownicy telefonów z tymi systemami oczekiwali tego rozwiązania w Hondzie i w końcu się doczekaliśmy. Hamulec ręczny jest w tym modelu elektryczny. Dodatkowo znajdziemy obok niego przycisk ustawień adaptacyjnego zawieszenia tylnego i to jest nowość, jeżeli chodzi o hatchbacka. Wcześniej tego typu opcja była dostępna tylko w wersji kombi, czyli tourer. Ten schowek jest naprawdę duży. Jest on przesuwny, otwierany, jednocześnie pojemnik na napoje możemy sobie przesuwać. Port USB znajduje się w tym miejscu, jednocześnie, tak jak w wersji HRV, tutaj z tyłu znajduje się wejście HDMI i porty USB. Fotele także uległy zmianie. W środku mają taki fajny pasek, wyglądają bardzo sportowo, mniejsze zagłówki. Jak jest z miejscem w środku? Jest jego naprawdę dużo i powiem Wam, bardzo mi się podoba możliwość obniżenia tego fotela praktycznie do podłogi. Siedzimy tak jak w starych, dobrych Civicach, bardzo sportowa pozycja za kierownicą, jednocześnie dla wyższych osób mamy tego miejsca naprawdę sporo, mimo tego, że jest szyberdach w tej wersji. Bardzo fajne wykończenia, siedzi się tutaj naprawdę fajnie, ta konsola jest dosyć wysoko, więc tak samo łatwo będzie zmieniać biegi. Krótki skok, lewarka, kierownica regulowana oczywiście w dwóch płaszczyznach, góra, dół, przód i tył. Fotel możemy naprawdę sobie wyregulować dużo bardziej, jeżeli chodzi o jego wysokość. Jak jest z miejscem z tyłu? Miejsca mamy naprawdę sporo. Możemy też sobie wsadzić lepiej nogi pod fotel niż to w poprzedniej generacji, dlatego że w poprzedniej generacji tutaj był zbiornik paliwa pod przednimi fotelami. W tej chwili jest ją z powrotem pod tylną kanapą. Nie ma systemu Magic Seats. Miejsca nad głową mamy naprawdę dużo i siedzi się bardzo wygodnie. Ja jestem bardzo miło zaskoczony nową 10. generacją Hondy Civic. Uważam, że Honda idzie w bardzo dobrym kierunku. Dobre wyposażenie, zawieszenie wielowahaczowe, nowe jednostki z turbo, które wiem, że będą dynamiczne, a jednocześnie ten samochód może się podobać. Wersja sport naprawdę wygląda jak sport. Ma centralnie umieszczony wydech, sporo takich sportowych akcentów, dwa spoilery. Wygląda to wszystko naprawdę dobrze. W marcu trafia do sprzedaży, będziecie mogli się przejechać takim samochodem. Już Was na to zapraszam. Komentujcie, jak Wam się podoba nowa Honda Civic. Dziękuję, że byliście z nami. Pozdrawiamy z Paryża. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Honda Plaza TV. Honda zaprezentowała tutaj koncept nowego Typera, który ma zadebiutować już w 2017 roku. Zobaczcie, robi niesamowite wrażenie. Najwięcej zwiedzających ogląda właśnie to stoisko. Buzia się śmieje, bo to robi niesamowite wrażenie. Siedzimy w superaucie. Niestety nie będzie on sprzedawany w Polsce, będzie sprzedawany tylko i wyłącznie w wybranych krajach Europy. Jest duży, bardzo przyjemnie wykończony, z dobrym silnikiem. Będzie na pewno się sprzedawał.